Moja domowa Gdynia, niewielki pensjonat i tajemnica pewnej zbrodni. Czy może być lepiej? Zobaczcie zresztą sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny majowy, wiosenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przed Wami porywający dreszczowiec obyczajowo-psychologiczny, czyli bliżej niż myślisz Ewy Przydrygi, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Muza. W tej opowieści, kochani, niczego nie można być pewnym, bo niczego nie jest pewna nasza bohaterka. Przekonajcie się zresztą sami. Jesienna Gdynia poza sezonem, niewielki pensjonat i tajemnicza kobieta, która nagle znika. Zamaskowany mężczyzna zabił ją, zwłoki ukrył w samochodzie i odjechał z miejsca zdarzenia. A wszystko to obserwuje Nika Werner, straumatyzowana przeszłością właścicielka pensjonatu, która nie do końca jest pewna, co jest prawdą, a co jedynie jej halucynacją. Zamroczona lekami i alkoholem, nie do końca potrafi odróżnić rzeczywistość od swoich wyobrażeń, ale gdzieś w głębi duszy czuje, że to, co zobaczyła, wydarzyło się naprawdę. Problem polega na tym, że nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych śladów zbrodni, więc Nice nie pozostaje nic innego, jak odkryć tę prawdę na własną rękę. Nie ma to, kochani, jak wejść w poharatany umysł bohaterki, która nie potrafi zaufać nikomu i nie potrafi zaufać też samej sobie. Bliżej niż myślisz, jedynym oknem na świat, jaki mamy, są właśnie te zamroczone, zamglone oczy naszej bohaterki, która, no, wierzy w tę swoją prawdę. Ale czy my możemy być tej prawdy w ogóle pewni? Zanurzamy się tutaj w majaki, w widzenia, w przewidzenia, a świat wokół nas nagle okazuje się być dusznym, mrocznym miejscem, które poraża swoją grozą. Ewa Przydryga bardzo umiejętnie zapętla tutaj fabułę. Komplikuje rzeczywistość naszej bohaterki w taki sposób, że jej codzienność okazuje się być po prostu zniewalająca. Do tego dochodzą traumy dzieciństwa i niepojęta matczyna przemoc, czyli, słuchajcie, demony przeszłości, które potrafią tutaj zaatakować znienacka, kiedy najmniej się ich spodziewamy. Co więcej, one odbierają naszej bohaterce tak potrzebne jej teraz siły. Jak widzicie, w bliżej niż myślisz, koszmar narasta ze strony na stronę, a my chcemy go więcej i więcej. A to, kochani, jedynie oznacza, że przed nami dreszczowiec obyczajowo-psychologiczny, który nie wypuszcza nas ze swoich szponów, spędzącą na łeb naszej akcją, który polecam Wam bardzo, bardzo. A jako, że mówimy o takim kobiecym dreszczowcu psychologicznym, to mam dla Was jeszcze trzy inne tytuły, które również mogą Wam się spodobać. Dziewczyna, którą znałaś, Nicole Rayner, czyli opowieść o przeszłości, o obsesji, ale także o siostrzanej miłości i o potrzebie bliskości po prostu. Stażystka Alicji Sinickiej, czyli młoda kobieta uwikłana w biurową, romantyczną grę, a wokół tajemnica, namiętność i zbrodnia. Zmuszona, by zabić Rachel Abbott, czyli mistrzyni brytyjskiego dreszczowca, snuje tutaj opowieść o tajemnicach, o przemocy i o potrzebie prawdziwej zemsty. Kochani, o wszystkich tych tytułach, trzech tytułach, opowiadałam Wam już w tym roku, więc szukajcie ich tutaj na kanale, jeżeli jesteście ciekawi, szukajcie też na blogu Wielkiego Buka, zachęcam Was do czytania. A ja razem z wydawnictwem Muza zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz bliżej niż myślisz do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: polećcie mi swój ulubiony dreszczowiec psychologiczny. Może to być film, książka, może to być komiks, gra, do wyboru, do koloru. Sami wiecie, jak to bywa w tych konkursach. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca czerwca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Takie dreszczowce jak bliżej niż myślisz bardzo lubię, tym bardziej, że dzieją się w mojej ukochanej Gdyni właśnie. Jeśli chcielibyście również poczytać trochę o tej książce, to zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najnowszy odcinek serii Na Krótko! Dwie wyjątkowe polskie powieści, dwa wyjątkowe debiuty. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!